Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Gościmy dzisiaj u kolegi Roberta Henkla w miejscowości Rejów. Jest to miejscowość położona nieopodal Nowej Soli. W kierunku, kiedy jedziemy na południe, to jest na Nowe Miasteczko. Tutaj kolega Robert jest specjalistą przede wszystkim od właśnie lotu Barcelona. Przestał lotować już w swoim oddziale praktycznie, skupił się tylko na takich lotach na dalekim dystansie. Jego gołębie możemy też zobaczyć na stronie internetowej, mogliśmy też poczytać dużo, jak również oglądać dużo fotoreportaży odnośnie nich, tych gołębi, ale więcej najlepiej jak nam powie o nich już sam kolega Robert. Proszę bardzo. No, witam przede wszystkim wszystkich hodowców tutaj akurat, chcę pozdrowić. A przy okazji chcę powiedzieć, że zakaz wkładania jest dzisiaj tutaj na lot Barcelona. Ponad 200 gołębi tutaj idzie na ten lot, tutaj ode mnie z punktu z Rejowa. W tym roku chcemy rekord pobić tutaj. Ja w tym roku na pewno pobiję, dlatego że sam osobiście chcę na ten lot włożyć 51 gołąbków. W zeszłym roku dawałem 50, w tym roku 51. No, dlatego że po prostu jednak Barcelona jest górą. Kocham ten lot i po prostu dzięki temu lotowi się wybiłem. Nie tylko ja, wiele hodowców. I propaguję ten lot. Jak najbardziej tą Barcelonę i chcę tu kolegom zademonstrować gołębie swoje, te, które robiły Barcelonę. Zaraz pójdziemy do gołębika, tam do środka. Nim przejdziemy, ja bym chciał tylko się zapytać. W zeszłym roku powiedziałeś, dałeś 50 gołębi, a ile gołębi powróciło z tego lotu? 4 gołębie oficjalnie są w konkursie, 7 poza konkursem. 11 gołębi. 11 gołębi, czyli powyżej 20% powiedzmy, a w tym roku planujesz dać 51. Czy to będą te gołębie, które w zeszłym roku już wróciły z tego lotu? Będą te gołębie, które w zeszłym roku były wkładane, a w szczególności jak będą te 3 najcenniejsze moje gołębie. Pokażmy może je właśnie tutaj kolegom. Wejdziemy do gołębnika. Gołębnik, z którego lutujesz na Barcelonę, to który to jest gołębnik? Gołębnik, który lotuje, to jest praktycznie z zamknięcia tamten gołębnik. Czyli to jest ten, z tego gołębnika, tak? Tak, z tego to są gołębie, które są cały czas zamknięte i cały rok i daje bezpośrednio na Barcelonę. Tak, ale anteny masz tam, tak? Tak, tu jest następny gołębnik lotowy, który daje na Barcelonę. Zobaczmy. Potem pokażę. I tam ostatni gołębnik, który... I tam jest jeszcze jeden gołębnik, zobaczmy ten, dobrze. I będziemy sobie po kolei teraz oglądniemy u kolegi Roberta, jak to wygląda. Tak. Proszę bardzo. O, ja tu przymknę może, żeby nam nic nie uciekło czasem. O, zobaczmy. Chcę tutaj zademonstrować tą moją najcenniejszą samicę, która pójdzie w tym roku. Po raz czwarty, jak tutaj widzimy. Jakby ktoś chciał się więcej dowiedzieć coś o tej samicy, to zachęcamy do zadzwonienia do kolegi Roberta. Można informacji wiele o tych gołębiach uzyskać. A pokażmy ją tutaj kolegom, tak? Widzimy. To samice, jak widzicie, bardzo dużo młodych wyciągnięte, ponad 12 z tego roku. Troszeczkę mi się rozpierzyło, jak tutaj widzicie, niestety już na połowie piór praktycznie. Ale mimo to, że ta samica cały rok była w zamknięciu super samcem z doktora Prokampa, jest naprawdę moim... Teraz też jesteś tym samcem, jest? Pokażmy jeszcze tego samca może. Z tym samcem cały czas teraz. Tak, jest z tym samcem, dlatego że tutaj młode były pozamawiane na cały świat. Bardzo drogie te gołąbki są. Tutaj kolega też akurat dostał z tych gołębi ode mnie, także jak tutaj widzimy, naprawdę są wybitne ptaki. Jeszcze teraz pójdzie w tym roku czwarty raz na Barcelonę. Tak jest. Dobrze, pokażmy jeszcze tego kolejnego gołębia, o którym mówiłeś. Pokażę, że cała para jest, co robiła Barcelonę. Zobaczmy ją. Już nawet może nie męczmy. Tak jest, to jest samica, która pójdzie po raz trzeci. A samiec, którym ona jest teraz? To jest samiec, to jest kadet Arden. On idzie po raz drugi na Barcelonę. On był w zeszłym roku, był 50 na Polskę. Ona była 20 na Polskę. Lotu Barcelona. I w tym roku dokładam też kilka jeszcze moich tych wybitnych gołębi. Pójdzie też tutaj mój gołąbek z tych tygrysów, który mi robił też Barcelonę. Gdzie on tu jest? Tu jest. To jest samczyk, widać, dwa młode są. O, widzimy to, akurat, para. To jest para, dwa są młode, nietypowe. Tak, to są patrzę, zamówione, obydwa są młódki do Belgii, do hodowcy. Naprawdę to są niesamowite, ale mówię, wszystkie to młode tak są wyglądają zamówione. Właśnie rodzice. O, tu jest to pierwsza samiczka z przodu, tak, samczyk. I to jest tak jakby brat z siostrą, mimo to i wychodzą, nie? Tak. Trochę więcej, nie? Rozumiem. Także pójdzie tu już samczyk następny. Te gołębie, które będziesz tych 50 dawał, to będą z jakich linii głównie? Podstawowa linia to jest linia Kadet Faber, potem jest linia Kadet Arden i reszta to są tygrysy. I te ci się najbardziej sprawdzają? Najcenniejszymi gołębiami są linia Kadet Faber. To są gołębie, gdzie mówię, do tej pory zrobiły mi Barcelona 42 gołębie, a rasy tygrysów tylko 6 gołębi. Tutaj przed chwilą robiliśmy też zdjęcia takich gołębi, które mówiłeś, że oprócz Barcelony one dawały, pokazywały się na dalekim dystansie w oddziałach tutaj w latach poprzednich. Można zobaczyć. Pokażmy tego gołębia. Jest samczyk,
który kadet, który po prostu pójdzie na Barcelonę. On był już kiedyś na Barcelonie? Nie, on akurat nie był na Barcelonie. Ale wcześniej w oddziale? Jego syn był na Barcelonie i jego wnuk. I wrócili? Tak, wróciły. A ten go, on tutaj w oddziale, mówiłeś, bardzo dobrze. W oddziale miał 5 razy po 1000 km, nie w oddziale, to na tych lotach narodowych naszych. Aha. Miał 1000, 1100, 1200 km w konkursie. Rozumiem. Ten gołąbek i chcemy jeszcze przejść tam następny gołębnik. To przejdziemy do kolejnego gołębnika. Tutaj wchodzimy do kolejnego gołębnika u kolegi Roberta. Zobaczmy. Tutaj kolega ma inne gołębie, które też na Barcelonę pójdą, tak? Z tego gołębnika też pójdą? Tak, z tego gołębnika idzie 15 gołębi. Pokażmy. Chcę sobie pokazać. Taka czerwona płowa, samica. Taka... Nie, to jest samcik. To jest samcik, to jest właśnie z tych moich tygrysów. Tak. To jest samcik, który robił Barcelonę. Jaki ma numer? Pokażmy kolegom. Już pokazuję numer. To jest 4089. A goł z 2006 roku? Tak jest. Robił Barcelonę. Oprócz tego ten gołąbek jest pierwszy na Polskę z kanału La Manche. 1200 km zajął ten gołąbek. Z 1100 jest trzecim, jest szóstym lotnikiem w klubie. Ma zrobione 9 razy po 1000, 1100, 1200 km. W tym jest z klubu z Bayernu. Dostał piękny, okazały puchar. To się wywodzi z tego mojego samca 2024 połowy samicy. Widzimy go tutaj. Jakie jeszcze ciekawe gołębie tutaj masz, które chcesz nam pokazać? O, tak tutaj jest. Tu chcę pokazać ewenement samicę, która jest... numer jaki ma ten gołąb? Samica o numerze 13301. Tak. To z 2011 roku. Tak jest. Samica jako roczna... Czyli dwulatka to jest. Tak, ale jako roczna samica w zeszłym roku... Puścimy tutaj, o, pokażmy. Tak, ta samica w zeszłym roku jako roczny gołąbek zrobiła 5 lotów od 1000. Z tego ma w Polsce ma 3 konkursy, mniej więcej 4. Na 1200 km z kanału Le Mans zajęła drugie miejsce na Polskę. Za tym jako samcem. Tak. Zajęła drugie miejsce, z Paryża zajęła czwarte miejsce i 11 miejsce. Można zobaczyć na listach, czyli ona została przez klub bawarski okrzyknięta najlepszą samicą Europy. Praktycznie mogę pochwalić się, że nie ma chyba lepszej samicy na świecie, bo jako roczny gołąbek zrobił 5 razy po 1000 km. Tutaj jeszcze powiedzmy, ty powołujesz się na osiągnięcia w klubach. Powiedzmy, w jakich klubach tutaj te twoje gołębie lotują? To były gołębie lotowane w klubie Berlin Nord Ost, klubie bawarskim i klubie PKLD. A jak wy robicie na przykład z takim klubem bawarskim rywalizację? To znaczy, to dajemy akurat w Berlin Nord Ost, akurat w Pisterwalde dajemy gołębie i tam są gołębie dzielone tam różnymi klubami z Niemiec, tam z Szwecji, z Czech, z Norwegii są dawane i tam jest około 1600 hodowców i lecimy na tych różnych dystansach. Z tym, że my mamy na przykład najdalsze punkty, oni po prostu mają tam 500, 600, 700, 800, 900, my mamy powyżej 1000 km. Czyli to są praktycznie całkowicie inne loty. Jedne to u nas by się liczyły do lotów, powiedzmy, do kategorii B, C, a u was tutaj to jest już bardzo ekstremalne. My tylko mamy tak zwane maratony. Tylko maratony praktycznie z tych gołębi. I te gołębie, które tutaj pokazywaliśmy, zobaczmy, właśnie w tych lotach biorą udział. Tutaj kolega nam pokaże jeszcze za chwilę. Jeszcze gołębie. Akurat to jest gołąbek mój, który idzie po raz drugi na Barcelonę. A to jest, jak tutaj widzimy, to jest gołąbek mój z kadetów. Idzie po raz drugi. Ten gołąbek. Może tutaj o. O, zobaczmy. Jak widzimy. Gołąb z 2006. Żółta obrączka. 2007 rok. Tak, oczywiście. On idzie po raz drugi na Barcelonę, ten samczyk na przykład. I też w zeszłym roku był 5 razy dbany na te dalekie loty. Z tym, że tylko ma, mówię, jeden konkurs tych dalekich typów lotów. I to ma chyba z kanału Le Mans 1200 km. Ten gołąbek. Zobaczmy go tutaj. On sobie tu ładnie teraz stoi. Jutro będą koszowane tam wojownicy. Pojadą sobie do Barcelony i stamtąd zostaną wypuszczone. Tutaj kolega ma nadzieję na pewno też, że te gołębie się sprawdzą. A oprócz tych gołębi jeszcze na jakieś stawiasz wybitnie? Jeszcze właśnie chcę pokazać następny. Pójdziemy wtedy do następnego gołębika. I jesteśmy w kolejnym gołębniku u kolegi Roberta. Kolega Robert trzyma teraz w ręku gołębia, którego chce nam pokazać. Ale to gołębia są takie zielone? Tak, mogą dać przywoje troszeczkę, to powiedziemy bliżej. To jest ciemnie zdecydowanie. Co to jest za gołąbek? To jest gołąbek też linii kadetów. Ktoś robił Barcelonę w zeszłym roku, owszem, poza konkursem, ale będzie jeszcze w tym roku po raz drugi ten gołąbek. A pokażmy, to jest gołąb z 2011 roku, tak? Tak jest, tak jest. Dwulatek? Tak. Oj, kobrączka. Zobaczmy, to jest gołąb o numerze. Już patrzymy. Już. 11199. Tak jest, tak jest. On i jego brat, obydwa zrobili mi Barcelonę poza konkursem te gołąbeczki. Oprócz tego chcę tu pokazać jeszcze gołąbeczka, gdzie jest jeszcze na gumie z Barcelony. Z zeszłego roku? Tak, jest. No, chyba na tamtym gołębniku.
ale tu jeszcze jest, to jest gąbek na tej polskiej obrączce, który mi przyszedł jako 11 z Barcelony. No zobaczmy, zaraz kolega go znajdzie. No, przejdziemy najwyżej, tutaj innego kolega nam w międzyczasie pokaże. Tutaj ktoś chce pokazać. To jest akurat samica, potężna, duża, budowana. Jak samiec wygląda? Tak jest, tak jest. Ja pokażę. To jest numer 11017. Tak jest. 2011 roku. Ta samica zrobiła 5 razy po 1000 km, z tym, że ma dwa konkursy. I to jest ta samica właśnie po tej 11.05. Ona w tym roku idzie na Barcelonę. Rozumiem. Też jak tu widzimy. Dobrze. To przejdziemy teraz może pokazać tego gołębia, o którym mówiłeś. Jesteśmy w kolejnym gołębniku, szukając tego gołębia, o którym kolega Robert przed chwilą wspominał. Ale tutaj się dowiedziałem przed chwilą, że to jest gołębnik, w którym są gołębie, wszystko wywodzące się z tych najlepszych twoich barcelończyków, tak? Tak jest. Tutaj są praktycznie wszystkie tylko gołębie, które są. To są gołębie dwuletnie, trzyletnie. Ale młode też nie masz, widzę. Też są. To są po gołębiach tylko, które robiły Barcelonę. Czyli rodzice jej robiły po 3 razy, co najmniej Barcelonę. 3 razy, 2 razy. Czyli po tym samcu 11.37, 4.1, 4.1, 11.05, 37. Znaczy, to są praktycznie. To są, tak, to są jej dzieci. Oryginalne, nie, to są oryginalne jej synowie, córki. Aha. Tych gołębi. A te młode to są po prostu po tych synach córka. To są młode, są po tych synach. Czyli to mówię wnuki, tak, te młode, tak, żeby tutaj była jasność. Tutaj jak widzimy, tutaj mam z tej mojej linii na przykład 11.05 tej samicy, co idzie po raz czwarty. To są cztery gołąbki. Zazwyczaj to są takie ciemne, jak tutaj widzimy. Tak. To są ciemne, takie o. To są tak tutaj. Tu jedna gdzieś, tu jest taka białotka. Tak widzę, patrz, tak tam. Tak, tam, tak. Tak. To jest samczyk, to jest drugi gołąbek. Tam jest... Gdzieś tu jest chyba też samica, to jest trzecia, a przeważnie to są to takie grochy, to są z tej 41, i, bo on też był grochem. Ale z tej pary, co masz w połączeniu teraz tego gołębia z tym... To tutaj są trzy. Doktorem, trzy. Jak tam to było? Z prokampem to tylko są... tutaj nie mam gołębia. Ale one nie wychodzą ciemne te? Nie, nie, nie. Tam nie, nie. Inne całe. Tam wychodzą mi tak, albo wychodzi mi groch cały, albo groszek taki na białotkach. Nic innego nie wychodzi. No bo tutaj pokazywałeś tego ciemnego, tak trochę... Nie, nie, ale to przychodziło, ona była, ta samica 11.05 była przedtem z samcem 11.37, tym co robił 3 razy Barcelona. Czyli mówimy o takich... No rozumiem, różne jakie przeparowania. Tak jest, tak jest, tak jest. Ja tylko tak pytam, żeby koledzy sobie nie myśleli, że jak się pojawiają gdzieś jakieś gołębie o innym ubarwieniu, co niż kolega Henkel wspomniał, po prostu, że to jest coś tam kombinowane. Tutaj mogę pokazać, o, tu jest na przykład samica. Chodzi o tą czerwoną? Tak, tak. Tą, tak? To jest młody, oryginalny, po tym moim trym, po moim trym samczyku i po ten. I po mojej samice, no, samice czerwonej. I to tak wyszedł. Trym. Jego brata dałem na licytację w Kielcach, akurat na tym locie charytatywnym, gdzie teraz będzie znowu ten lot organizowany i tam na przykład jego brat poszedł, to został sprzedany. Na dzieci mnie pozostawił. Dobrze. Tutaj tego gołębia, którego szukamy, nie ma. Nie, nie. Idziemy go tutaj szukać dalej. No i gołębia nam się nie udało znaleźć. Tutaj kolega ma tyle tych boksów i ilość duża tych gołębi, a nie chcemy też ich stresować przed jutrzejszym koszowaniem tam w Łęknicy, także może więcej o tym gołębiu po prostu powiemy jutro, kiedy już kolega dzisiaj złapie spokojnie. Jutro go pokażę. Pokażemy go jutro. Tutaj jeszcze kolega chciałby nam coś tutaj dodać, może tutaj kończąc tutaj relację, fotoreportaż z hodowli kolegi, tak, Roberta jest, z tego roku. Także hodowcy, także życzę wszystkim dobrego lotu przede wszystkim, wytrwałości w tym sporcie, bo naprawdę ta Barcelona i te dalekie loty to jest naprawdę mordęga i naprawdę trzeba mieć znakomity materiał i dużo cierpliwości i kasy, wiadomo, żeby po prostu to wszystko dopilnować. Także życzę wszystkim dobrego lotu, pozdrawiam, do widzenia. Dziękujemy bardzo, my też koledze życzymy, żeby się jutro te i koszowanie udało, a później oczywiście czekając na gołębie, żeby jak najwięcej tych gołębi z tego lotu wróciło. A zachęcamy też do wejścia do kolegi Roberta Henkla na stronę internetową, tam można się zapoznać szczegółowo z liniami gołębi, z rasami, z gołębiami, które kolega posiada w swojej hodowli. No i oczywiście też jak tam będzie podany numer telefonu, gdzie zadzwonić i więcej informacji zasięgnąć telefonicznie. Także na razie dziękujemy, życzymy sukcesów i do zobaczenia jutro w Łęknicy. Dziękujemy.